Piękny jest, po prostu cudowny. Och, jak się cieszą, jak mnie widzą, skaczą do góry, no normalnie, moi przyjaciele. Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym miesiącu efektów pasty cytokininowej. Oczywiście Tosiek, tak, inspektor Tosiek nadchodzi. Słuchajcie, tym razem w tym miesiącu pokażę wam normalnie sceny. Mrożące krew w żyłach, tak? Naprawdę, ale to będzie na końcu. To będzie na końcu, jakby nie psujmy sobie humoru. Zobaczmy sobie w takim razie, co, co tutaj u Monstery. No, Monstera robi rurę. Nówka sztuka, nieśmigana. I słuchajcie, to co jest mega fajne, tylko mi się tutaj liście poprzekręcały. To tutaj ten oto liściu. To jest liściu, który w końcu wyszedł, o tutaj z tego pędu. Tego drugiego, tego tylnego. Także fajnie. Taki listek, całkiem nowy, bo jeszcze taki flefle, wiotki, także ładniutko, ładniutko. No i tutaj w tym pierwszym prawda jest rura, o, a w kolejności poprzedni liściu, także tu jest wszystko w porządku, tu jest wszystko bardzo spoczko i widzę, że nie przyniosłam jednej okazji. to idę po nią. Dobra, wszystko już mam, <laughs> przyniosłam alokację. natomiast zajmijmy się tą dużą alokazją. Ja jakiś czas temu mówiłam Wam, że zauważyłam przędziorka. Zrobiłam jeden oprysk i przędziorek zniknął. To znaczy, teoretycznie zniknął, bo zniknął, ale tylko z tej tutaj oto pannicy. <laughs> Dlatego sceny mrożące krew w żyłach zostawiam na później, bo jak już się domyślacie, na jednej z jest źle. Pokażę Wam, jak bardzo jest źle i jak bardzo ja tego nie widziałam. W każdym razie, ta pannica ma się bardzo dobrze. Patrzcie, jaka jest rozłożysta. Tutaj nawet macha do nas e, bardzo nowiutkim e, liściem. No i zerknijmy sobie, co tutaj na dole się wytwarza. Co tu się wy wydarza, bo to jest ta nasza szczytowa doniczka, tak? Czyli to jest ta doniczka, e, którą żeśmy odcinali, tak? To, to jest to z pieluchy. To jest to z pieluchy, dokładnie. No i patrzcie, mamy tutaj jednego bejba, drugiego bejba i te bejby jak widzicie, tu jest na przykład najnowszy listek jednego z nich. O, ten. Ten powiem Wam, że nawet nie taki mały ten listek. O. Także wiecie, już, już pokazuje pazurki. O, tu gotacja. Zresztą tu zewsząd mi coś kapie, tu mokre. E o, kropla. No, w każdym razie, tu jest ten drugi. Tak. Tu liścioszki. Tu, liści tu jest liścioszku. O. I tu są akurat tylko dwa liścioszki, a tu są trzy. No ale wyszły, żyją, żyją, prawda? Wszystko ładnie. I cała mamusia też ma się okej, okay. to jest jej najnowszy listek. Na reszcie listków widać delikatne ugryzienia i widać nawet trupy przędziorkowe. No nie, nie umyłam jej, prawda? Tylko opryskałam, więc o, tam widać, że pięknie widać liściu, będzie trupił. Bardzo ładnie to widać. No, takie są malokazje, prawda? I tu został nam jeszcze jeden liściu, ale jego za bardzo nie widzimy. Możemy go sobie przy... Możemy. No, on taki, o widzicie, tu końcówka już zmaltretowana. Troszkę pogryziony. No, tak to bywa, no. Tak to bywa z tym wszędziorkiem. Co ja będę wam, wy sami też wiecie. Dobra, ja sobie trochę miejsca zrobię, odsunę go sobie troszkę. Okej. Okay. No i tutaj słuchajcie, nasza bulweczka, yy, nasza bulweczka, tak, która również, patrzcie, czekajcie, może, widzicie? Chyba nie widzicie. Może z tej strony, muszę złapać dobre światło, o, widać. Patrzcie, jaki przyndzior, patrzcie, jaki przyndzior, no ja jestem po prostu ślepa. Widzicie? E, na szczęście nowy listek przędziorka nie ma, ale to jest kwestia czasu, tak? Więc to idzie do ogarnięcia. No i to jest ta nasza bulweczka, e, którą żeśmy odczepili, prawda, od całej rośliny matecznej. Tutaj zostały dwie bulwki i tu jest ta właśnie trzecia, o którą zadbać trzeba, bo przędziorek pier pierdziela, nie? Także, no, <ścoughs> cała ja, cała ja, po prostu coś widzę, ale nie widzę. No i tak. Błaga mnie, upadnij. Tu jest nasza agla onemka, która stoi teraz na słowo honoru, bo tu korzeni jest po prostu cała masa cała masa korzeni, które o te owe korzenie, na które nie mogę złapać, o widać one tą doniczkę mi już wywracają, te korzenie. Więc koniecznością jest zmienić jej doniczkę, i ja to uczynię. Korzenie aglaonemy na szczęście bardzo ładnie się rozplątują, a w tej doniczce duże są oczka, więc zakładam, że utrata korzeni będzie minimalna, praktycznie żadna. Bo ja to sobie pod, pod wodą delikatnie rozplączę, po czym ją wysypię. I będzie ładnie. Natomiast, y, korzenie to tam korzenie. Wiadomo, ja to sobie zrobię jakoś tam w ciągu dnia, trochę później, bo teraz nie będę mieć na to czasu, bo teraz to się zajmę apokalipsą, do której przejdziemy za chwilę. Y, natomiast, tu jest nasz Babyk. To jest właśnie to, co wyrosło nam z pasty cytokininowej. Ten, on tu. Tak. Ten, ten. Ten, ten, tak. Jezus, Maria, stój. Tu jest cała roślina mateczna. O tu. Tak? No i widać, że ona też ma się spoczko tu nowy listek. Bardzo ładny. Wszystko jest w porządku. Przed, tosiek, Tosienek. Idź no mi stąd, mały przędziorku. <grym> Idź no stąd. Tutaj w tym babyku z tym pobudzonym też jest rureczka, listki, wszystko w porządku. To nie są plamy, ona się tak wybarwia w taki dziwny sposób. No i tutaj z tyłu. E, jak to pokazać? I tutaj z tyłu mamy jeszcze jednego bejba, jeszcze jednego bajba O, tutaj, prawda? I one też sobie spoczko radzą. Tak, zagęszczamy się tutaj bardzo, bardzo, bardzo. Jest gęsto. Jest gęsto, jakiś sąsiad wyrzuca śmiecie. Super, idealny moment. I tutaj mamy jeszcze jednego bejba. O co oczywiście te trzy, które Wam teraz pokazuję, one nie są efektem pasty cytokininowej, tylko po prostu tego, że no roślina sama z siebie po prostu się rozgałęzia i bejba chcieliśmy mieć jednego, a teraz mamy cztery baby. Tak, także jak widzicie, roślinka ma się naprawdę dobrze. Jakby wydaje mi się, że naśmiało smarować pastą można, bo nic się nie dzieje. A teraz słuchajcie, przejdźmy do tego hardkora tylko ja tu sobie chyba jednak podsuwam zdrowe rośliny. Bo tamta jest bardzo chora. To może tak zrobię, może ja sobie pier podsułam. Ostatni rzut oka na coś przyjemnego. No i słuchajcie, dramat. Dramat, po prostu dramat. Znacie taki widok? Myślę, że tak. Ej, chyba, chyba każdy, kto alokację choć raz miał w ręku, to doprowadził do takiego stanu bez stanu. Tak, mamy dwa trupy. Tu jeden, tu drugi, o, chodź no tu, trupie, <gry> pokaż się, zaprezentuj no się nam, tak, fla, 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 super. E, tu jest nasz babyk, który sobie rósł i jakby trochę zmarniał, że tak powiem. Tu jest ten maluszek, e, nie zrobił żadnego dodatkowego listka przez ten czas. No i słuchajcie, ojojojoj, oj, 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 oj. widzicie? Cała kolonia, po prostu przędziorka. Piękny jest, po prostu cudowny. Och, jak się cieszą, jak mnie widzą, skaczą do góry no normalnie moi przyjaciele. Moi przyjaciele, słuchajcie, to jeszcze nie jest wszystko. Nie, 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 nie. Bo tu, tu to oni w ogóle założyli kolejne kolonie. I patrzcie, aż zrobiła się pajęczenka. Widzicie ją tutaj? Mam nadzieję, że widzicie. Między jednym uchem a drugim. Jest tutaj po środku. I wiecie, co to oznacza, jak jest pajęczynka? Że mój oprysk gówno dał. Przynajmniej na tej roślinie, bo mówię, na tej przędziorka nie ma. Mimo, że one stoją obok siebie. I dotykają się nawet liśćmi. To cały przędziorek jest tu. I taka pajęczynka, słuchajcie, to nie jest coś, że tak powiem normalnego, coś co pojawia się od razu. Nie, pajęczynka pojawia się po dłuższym czasie żerowania przędziorka, po takim, wiecie, bardziej zaawansowanym. Tak, to nie jest tak, że pojawia się przędziorek i od razu jest pajęczynka, nie? Albo jak nie ma pajęczynki, to znaczy, że to nie jest przędziorek. Nie, to, to wiecie, to są, to, to jest wciąż to samo, tylko, że efekty są różne. Przędziorek może się pojawić i pajęczynka też się pojawi, ale po dłuższym czasie i tutaj właśnie jest dowód na to, tak, że to trwa już dłuższy czas, bo mamy pajęczynę, mamy nawet włosa psiego i mamy tutaj aż. Patrzcie, a, aż tu, aż tu, aż tu po prostu kipi. Tu się aż ulewa. Patrzcie, tu, co tu się dzieje. I nawet łazi. Patrzcie, jaki grubol. Zapierdziela. No, normalnie z kamerą wśród. No, choć malutki, chodź, chodź, chodź. Widzicie, jak łazi. No, już bliżej nie mogę, bo tracę ostry się. No, normalnie sobie zapierdziela grubo, stoki. Spasiony. No, spasiony. Z kamerą wśród zwierząt, mówię. Yy, mamy tu jeszcze coś? A, mamy nowego liścia, który jeszcze w przędziorku nie jest. A nie, już jest. No, także rewelacja. Także słuchajcie, to, to jaki ja mam plan, bo to jest ta nasza Dolna roślina. Yy, znaczy, słuchajcie, ta doniczka tak naprawdę jest już najmniej interesująca. To, co mnie z niej interesowało, to jest to, czy ten dół po cięciu, czy on by nam ruszył. I to jest ten dół, prawda? Czyli to jest dół tej rośliny. Natomiast to nie rusza. Yy, to nie rusza, więc jakby wydaje mi się, że też już nie ruszy, bo tutaj jakby, wiecie, minęły dwa miesiące, prawda? Więc, jakby tu się powinno coś już zmienić, nie zmienia się nic. To jest oczywiście twarde. To jest twarde. Tutaj jest wszystko ok. To, co jest to, to, to po prostu zaschnięte, tak? To jest ta błąka kalusowa? Czy coś takiego? Nie pamiętam, jak to się nazywa profesjonalnie. W każdym razie, no to, co się zrobiło tu, no to to jest normalne, tak? Zasklepiła się tkanka. Zrobiła, zrobił się taki alastrupek. O, że tak powiem. Um, no właśnie, no i kurde, ta, ta doniczka, powiem wam, że no jakoś tak tutaj, <laughs> trochę kiepsko. Więc ja mam plan taki, że zabiorę w pierwszej kolejności tego, to, to, właśnie dziada pod prysznic, porządnie go umyję, tak wiecie naprawdę, bardzo porządnie wodą, żeby zmyć nadmiary tego grubasa prędziorka, który mi tutaj łazi. Po czym zrobię oprysk, zostawię tam tego dziada pod prysznicem do momentu, aż on sobie wyschnie, czy to zajmie kilka godzin żeby tak wiecie, dobrze wyschł. Um, I. I co tu zrobić, właśnie? Bo nie wiem, bo powiem Wam szczerze, że moim pierwszym planem było połączyć obie te doniczki. A teraz to nie wiem, czy bym chciała. No właśnie, kurde. Bo ten jest jednak bardzo chory. Ułączenie ich ze sobą nie byłoby zbyt dobrym pomysłem. Hm. To może jeszcze nie. To może jeszcze nie. Może jeszcze nie, może po prostu na razie wyleczmy tego dziada, ten nasz dół. Znaczy, wiecie, tak naprawdę ta roślina, która jest tu, czyli ta, która ma przędziorka, to, to jest po prostu babe. To jest po prostu babe, który wyrósł nam z tego, prawda? On nas tak naprawdę nie powinien interesować, no ale skoro już i tak rozmawiamy, no to ja chętnie wam pokażę to, co się dzieje, prawda? Bo nie tylko u mnie się to dzieje, nie, nie tylko u mnie się to dzieje, u was też się takie rzeczy e, zdarzają, więc jakby nie ma co panikować, tylko trzeba zakasować rękawę, zabrać habać, gdzieś z nim pójść, czy na ogródek, jak jest ciepło, czy pod prysznic, jak się nie ma ogródka, nie? I, czy do wanny? I trzeba działać, a nie lamentować! E, tak, jeżeli chodzi o to, czym go opryskam, to opryskam go ortusem i Nortusem, bo. Czy no jakoś tak to się nazywa zrobiłam sobie mieszankę w poniedziałek hmm, czy to było w poniedziałek? tak, to było w poniedziałek ponieważ pod prysznic poszedł Firdas, ten którego oglądamy w poniedziałek, w poniedziałku w growboxie i e, jego sobie właśnie opryskałam, więc mam świeżo co dopiero rozrobiony e, płyn, specyfik tak, środek czynny dlatego opryskam tym no i co Wam więcej powiem? <laughs> nie wiem, jak to, jak to zaszło. Znaczy, słuchajcie, poniekąd wiem, bo ta doniczka stoi yy, na, prze, na przedzie regału, a tam jest światło niezapalone, dlatego, bo ja sobie tam wszystko opryskam kanna curem. Dlatego nie zapalałam światła, bo jakby, no, oprysk plus światło, to wiecie, co jest? Efekt soczewki, tak? Także tak nie wolno. Także tam sobie po prostu opryskam kanna curem, ale zmierzam do tego, że ten duży Ferdas, czyli ten. O, ten. Nie wiem, czy to było widać w przeglądzie. Zapewne tak. On sobie stoi tu. Później dalej w rogu stoi ta właśnie ona, monsterka, a tamten z przędziorkiem stoi tu. E, on ma trochę mniej światła i, że tak powiem, ja też go tam trochę gorzej widzę. No i widzicie, jak go widzę. Tak go widzę, że go nie widzę, nie? że mam tu całą po prostu kolonię przędziorka, no już się śmieję, no bo co mam zrobić tak naprawdę, tak, no wydarzyło się, nie pierwszy słuchajcie i nie ostatni raz, tak naprawdę na Ferdasie tak bardzo długo walczyłam z przędziorkiem, że byłam w szoku, że gdzie on jest, nie, i czemu nie wraca, bo ja się stęskniłam za po prostu cotygodniowym marszem z doniczką um, po prostu pod prysznic, prawda, więc tak, no co, także tak, ja go zabiorę, ogarnę go, opryskam go, będę obserwować i, wiecie, i pryskać, tak, żeby go zutylizować. Zobaczymy, jak mi pójdzie w miesiąc czasu. Tym maluszkiem też oczywiście się zajmę już od razu, bo jakby, no to jest tak bardzo malutkie, że, wiecie, pod prysznicem się zmieszcza, prawda? Bez przesady. O, cyk. Także te dwa idą pod prysznic y, musowo, a w dniu jutrzejszym wezmę sobie tego dziada pod prysznic. Tak, wiecie, na wszelki wypadek też mu listki obmyję wodą i też go obsikam środkiem normalnie czynnym. Tak, na wszelki wypadek. No i zobaczymy. Tak, domyślam się, że te wszystkie liście, które my tutaj widzimy, które były takie ładne, obumrą, tak? I za miesiąc już się pewnie z nimi nie zobaczymy. Z drugiej strony, jak komuś się aż tak nie chce walczyć na lokacji z przędziorkiem, czasem warto jest te liście obciąć. Tylko, że to się może skończyć różnie. Bo kiedy nie zostawimy odpowiedniej ilości liści, nie będzie zachodzić odpowiednia ilość fotosyntezy, tak? Więc jakby ryzykowne, choć pozbywające się problemu, prawda? Bo to jest trochę ekskalateą, ile razy Widzieliście porady, że jak macie przenziurka na, na Kalatei, żeby ją obciąć, że tak powiem, przy podłożu, obojętnie jakie jest to podłoże, i jakby zajmować się tą doniczką tak jak zawsze i czekać po prostu na noweliski. No to tu jest podobnie. Tu jest podobnie, tyle tylko, że trzeba uważać, dokąd się obcina, nie? No, niby, wiecie, bo to też zależne jest od wielkości rośliny, bo jak mamy na przykład taką malutką, jak tu. No to to nie bardzo, prawda? Ale jak mamy już taką, to jak sobie poobcinamy te, te, te liście, to może i coś z tego wyjdzie. Ja tego próbować nie będę. Ostatnio widziałam właśnie taką paradę, żeby sobie obciąć e, alokazję, jak, je, jak jest e, przędziorek. Troszkę ryzykowne to jest dla mnie, bo mówię, nie będzie liścia, nie będzie fotosyntezy, wiecie, trochę mało tych części zielonych, prawda? a to głównie liście fotosyntezują, e, łodygi, praktycznie nie, no one po prostu tam są. Łodyga to jest taka, wiecie, ręka, która ma podać ten pokarm, prawda? K który wcześniej po podaje ręka korzeniowa, prawda? No. Dobra, słuchajcie, tak to właśnie wygląda. E, niby fajnie, ale jednak nie za fajnie. Ach, i tutaj, kochaniutka moja, tobą też się zajmę jak najszybciej i, jest, yy, i będzie to możliwe, bo tobie trzeba dać koniecznie większą doniczkę i koniecznie też dam ci większy patyk, bo ty tutaj jedziesz wciąż na tym biednym patyczku yy, od balonika, a ty już tu się po prostu uginasz. <laughs> Jezus, taki potwór, nie? Ej, a to było takie maleństwo jak zaczynaliśmy, Boże Święte, no niesamowite. Niesamowite, jak te roślinki się zmieniły e, przez ten okres czasu. No szczególnie ta, 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 ta w miesiąc zrobiła z pięć kolonii przędiorka, nie? No i tu ładnie prezentująca się monsterka. Fajnie, fajnie. Dobrze, kochani. Dziękuję, że dzisiaj tutaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że trochę się pośmialiście z moich perpetii z przędziorkiem, z mojej ślepoty i głupoty. Proszę bardzo, cała. Ja. Hello, hello. No i co, kochani, życzę Wam pięknego, cudownego, uśmiechniętego i rozrywkowego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w growboxie. Pa!